naprawdę nocno, także tu jest trochę lampeczek, będziemy widzieć takie mniej więcej miejskie klimaty, też jest trochę takich ciemniejszych miejsc, tak mi się wydaje, bo w nocy nie jechałem jeszcze tą trasą. Także zobaczymy, sprawdzicie, ja to wrzucę jako surowy materiał, wrzuciłem, skoro oglądacie. No i cóż, trasa zrobiona, można powiedzieć, czekamy na ten drugi pas i tylko patrzeć po prostu, jak będzie to wszystko się dalej rozwijało. No tu te lampki oślepiające, no to troszkę jest denerwujące takie, tu nad tym wiaduktem, chociaż oni i tak je przyciemnili i nie jest aż tak bardzo, nie razi aż tak bardzo. Ta remiza, o, z tej strony ją bardziej widać, jest bardziej wyeksponowana niż z tamtej strony. Mieliśmy jedne światła, drugie światła, trzecie tam niżej. Nie wiadomo, co przy tej fabece. A myślałem, że będzie mnie wyprzedzał. No i jedziemy dalej. O, tu jest wjazd, na tym skrzyżowaniu jest wjazd do tej szkółki roślin, że się tak wyrażę, do tego agrocentrum. I tu tym bocznym śladem trzeba jechać. No i teraz zobaczymy sobie, jak tu mamy trasę bez takiego oświetlenia większego. Jak widać, jak się nagra, jak się nam nagra to wszystko. Bardzo jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że ten w dzień, to nagranie w dzień w miarę ładnie wyszło. Także też możecie sobie obejrzeć, jeżeli zaczynacie oglądać od tego filmu. To całe podsumowanie, to jeszcze trochę się pobawię tym rejestratorem, bo jest tu kilka takich ustawień, które dla mnie są niejasne. Znaczy, no jedno głównie jest niejasne. Muszę sprawdzić ten interwał, od czego to zależy. Czy to może to jest od pojemności i wielkości danego pliku nagrywania. No nie wiem, muszę sprawdzić. Jak po prostu się tym pobawię, to coś więcej, żebym mógł na ten temat powiedzieć. A teraz przynajmniej macie już jakoś nakreślone mniej więcej, co tu mamy, no jaki efekt jest po prostu nagrywania tego wszystkiego. O, zaskoczyłem. Tu już nam się trasa kończy, no i niestety tu już będzie, będą się korki tu robić, w tym miejscu na pewno, bo tu będzie zwężka z dwóch pasów na jeden. Także może jeszcze spróbuję tam podjechać bliżej i zobaczymy, czy uda nam się zczytać numery rejestracyjne do tego samochodu. No i tu już teren zabudowany, więc paliwa te.